Urząd Marszałkowski w Toruniu rusza z kolejną edycją programu stypendialnego dla najlepszych uczniów. Województwo kujawsko-pomorskie może pochwalić się jednym z największych programów stypendialnych. Na wsparcie przyznawane na 10 miesięcy może liczyć 2000 uczniów. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym, m.in. zakup książek, komputera czy udział w zajęciach dodatkowych. Uczniowie dostaną stypendia w ramach 3 programów. Po pierwsze Prymusi, Pomorze i Kujaw, pierwszy z tych programów stypendialnych, od 200 do 500 zł. W tym roku otrzyma te stypendium ponad 800 osób i bliźniaczy program dla uczniów humanistów, a więc humaniści w tym roku ponad około 700 osób otrzyma te stypendia, także w tej wielkości od 200 do 500 zł i uczniowie szkół zawodowych. Wnioski o przyznanie stypendiów marszałkowskich można składać na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Trzeba zapoznać się z formularzem zgłoszeniowym. On jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Można na tę stronę wejść, wchodząc pod taki adres edukacja.kujawsko-pomorskie.pl, ewentualnie na główną stronę Urzędu Marszałkowskiego kujawsko-pomorskie.pl. Ważne jest, żeby właściwie wypełnić te wszystkie druki, złożyć we właściwym terminie, uzyskać te wszystkie załączniki, które są potrzebne, ponieważ przyznają te stypendia niezależne komisje, a więc są bardzo szczegółowe. Trzeba dopiąć wszystkich formalności, żeby uczeń mógł czuć satysfakcję i otrzymywać co miesiąc pieniądze. Nabór wniosków rozpocznie się 2 września i potrwa do 30 września.